okej, przytrafia ci się coś złego, coś się dzieje złego w twoim życiu, powinieneś być smutny, a się złościsz. Powinieneś być zszokowany, jak ten kierowca mógł mi zajechać tą drogę, a ty wpadasz w absolutną wściekłość. Powinieneś wykazać pewien spokój i zrozumienie dla twojego dziecka, które 40 raz się ubiera i nie potrafi założyć skarpetek, a ty wyrażasz złość. Wszystko jest na złości. Albo, lepiej, ktoś wchodzi z tobą w dyskusję, a ty szybko się wycofujesz i od razu idziesz do siebie, w ogóle nie chcesz się konfrontować. Co więcej, partner na ciebie krzyczy, a ty od razu wpadasz w płacz, albo uciekasz gdzieś. Albo czujesz jakieś zobrzydzenie, zohydzenie, ktoś wrzuca temat polityczny, nie dość, że czujesz złość, to czujesz jeszcze wstręt i zohydzenie do tego wszystkiego. Wszystko na jednej emocji. Jeśli masz tak, jak ja miałem przez wiele, wiele, wiele lat, że prawie każda rzecz, która ci się przytrafiła w życiu, która nie była po twojej myśli, katalizowała się w jednej konkretnej emocji. U mnie w złości, wściekłości. Niektórzy moi koledzy mieli szczękościc, nawet problem tutaj z tymi wszystkimi mięśniami. Zagryzali zęby, ścierali je ze złości. No to mam coś dla ciebie. Chciałem pomówić dzisiaj o 6 stylach emocjonalnych i o 6 podstawowych emocjach i o takim monotemacie emocjonalnym, gdzie ta frustracja, którą na przykład odczuwasz, prokrastynując, odwlekając, to polecam od razu moją książkę i mój kurs, który jest zalinkowany w opisie, w bardzo atrakcyjnych cenach. Więc jeśli odczuwasz taką prokrastynację i złość z tym związane, że ciągle odwlekasz, że wszystko odkładasz na ostatnią chwilę i ta frustracja jest taka wielka, to być może jest to jakiś styl emocjonalny, w który wpadłeś i być może dzisiaj za pomocą pracy, którą mam dla ciebie przy tych stylach emocjonalnych, będziesz w stanie zmienić swoje życie na lepsze, bo będziesz świadkiem dobrej zmiany. A ja nazywam się Leszek Cibor, to jest podcast Dobra Zmiana, miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze. No i zapraszam cię na dzisiejszy odcinek. Dobra, więc o co chodzi z tymi stylami emocjonalnymi i o co chodzi z w ogóle dominującymi emocjami? To zawsze mnie przerażało, zanim omówię style emocjonalne, zawsze mnie to przerażało w takim stereotypowym męskim wychowaniu i w ogóle w stereotypowych męskich reakcjach. Ta agresja, ta złość, ta frustracja, ta złość, którą mężczyźni tak często epatują, dosłownie jadą na monoemocji, nie ma innych emocji. Cokolwiek się stanie, to jest facet wkurzony, wkurwiony nawet, dosłownie, na jednym dużym C. No, ale ta złość jest przecież inna za każdym razem, bo ja inaczej złoszczę się na kogoś, kto mi zajechał drogę samochodem, inaczej złoszczę się, jak na przykład mój syn się czegoś nie słucha się mnie, inaczej się złoszczę na żonę, kiedy żona zrobi coś, co robi bardzo często i mnie to złości i irytuje. Inaczej złoszczę się na kogoś, kto nie płaci mi faktury, inaczej złoszczę się na urząd, z którym nie wiem, mam jakiś konflikt, inaczej złoszczę się na rodziców, jeśli rodzice robią to, co rodzice z reguły robią i jest to irytujące. No, ta złość ma tyle odcieni, ale nadal jest to złość, nadal jest to granie na jednym C. Stereotypowo idąc, tak, są kobiety, które za każdym razem reagują płaczem, smutkiem, wycofaniem się, chowają się, jak dzieje się coś złego, kryzysowego. One się zamykają, są delikatne, kruche, dosłownie wchodzą w pozycję taką embrionalną, płaczą i uciekają. Na przykład nie dążą do konfrontacji, a taki dominujący facet na drodze to po prostu musi pokazać. No i tak myślę sobie, skąd się to bierze, skąd się biorą ludzie, którzy, no wyobraź sobie, jedziesz drogą, te 90 na godzinę, 100 na godzinę i nagle ktoś sprawia, że przypominasz sobie, że nie jesteś sam na drodze i musisz choćby odrobinkę użyć tego hamulca, odrobinkę zmusił cię do korekty swoich ambitnych planów bycia, prawda, szefem szosy. No i co ten facet czasem postanawia? No widzimy na takich szalonych kanałach, tam Stop Ham, czy jakichś innych kamerka, bandyta za kamerką. I jak to się kończy, że czasem nawet potrafi się taki idiota zatrzymać na środku autostrady, wysiąść i naparzać się, dosłownie grozić pobiciem takiej osoby, bo odrobinkę zmieniła jego plany albo zatrąbiła na niego i to jest już jakaś ujma na kruchym ego. Ale skąd się to bierze? Skąd te rzeczy się biorą?
No i właśnie zanim omówię style emocjonalne, to cała idea tego wszystkiego polega na tym, że my mamy coś takiego, że uzależniamy się od takiej diety emocjonalnej i ograniczamy sobie tą emocję, jakby karmimy się tylko jedną emocją tak długo, że wypiera ona inne emocje. No bo style emocjonalne, które omówię, mają różne odcienie, wariacje, są trochę jak takie gałęzie. No tak mówię, tej złości jest wiele różnych odcieni. Ale dominujący styl emocjonalny staje się naszą normą. Staje się tym, z czym jesteśmy skąpani. Do tego stopnia, że pozostałe emocje, no choćby zacznijmy od tych absolutnie podstawowych, czyli radości, smutku, złości, wstrętu, strachu czy zaskoczenia, pozostałe emocje są dla nas obce. I my jesteśmy bardzo wrażliwi, kiedy pojawiają się te emocje. Jesteśmy wrażliwi na to, no, jak w ogóle mamy je odbierać, jak mamy reagować. Jeśli mamy być smutni, to nagle jesteśmy, znowu się złościmy, bo łatwiej nam się złościć niż być smutnym, bo nie mamy kontaktu ze sobą smutnym, ze swoją emocją. No nie mamy kontaktu. Co więcej, nie wiem, jak się zachować, kiedy ktoś wokół nas wyraża te emocje. Jeśli ktoś jest zaskoczony, my nie potrafimy się cieszyć, zaskoczony pozytywnie, tak? Jakby odczuwa jakąś radość, jest podekscytowany. My nie potrafimy, bo mamy niski kontakt z radością i podekscytowaniem, mamy niski kontakt ze smutkiem. Zamiast być smutnym, złościmy się, obwiniamy się. To jest inny rodzaj złości, ale znowu ściągamy wszystko do dużego C. Karmimy się jednym rodzajem tej diety emocjonalnej, czy więcej, jakby wykonujemy tak, byśmy chodzili, no nie? Jakby to chodzenie jest tutaj fajną analogią. No i do chodzenia używamy ogromnej ilości mięśni, ciężko je zliczyć, ogromnej ilości kości, ogromnej ilości funkcji, mimo że chodzimy bardzo naturalnie, ale nagle mamy taką sytuację, że postanowiliśmy tylko chodzić na jednej nodze, trochę podskakiwać, więc podskakujemy i zapominamy trochę, jak się chodzi. Chodzimy krzywo, jak ktoś nas mówi, no ale słuchaj, stań na dwóch nogach i złap ten balans, to my krzywo chodzimy, oduczamy się pewnych rzeczy. Ta neuroplastyczność, czyli zdolność naszego mózgu do kształtowania pewnych odruchów, nawyków, uczenia się, czy też reedukacji, bo jest możliwe w pewnym zakresie oduczenia się pewnych zachowań i nauczenia się nowych schematów, nowych automatyzmów, wręcz powiedziałbym, jest to jak najbardziej możliwe i to zanika dość wolno, ale zanika to z wiekiem, ale nadal i 40 i 50-latek ma na tyle wystarczający poziom neuroplastyczności, że sporo zmian u siebie też może wprowadzić bez najmniejszego problemu, więc tutaj nie ma jakichś wielkich obaw, tylko wymaga to oczywiście świadomego ćwiczenia, stawania sobie pewnych wyzwań. Więc teraz wracając do tego kontekstu emocji, więc jeśli ja jestem skąpany w jednej emocji, ciągle odczuwam smutek, albo ciągle jestem wkurzony na wszystko, albo na przykład są ludzie, i to też jest czasem styl reakcji, że na sytuacje stresujące reagują śmiechem. Dosłownie nerwowym śmiechem. Dlaczego? No właśnie, myśląc o tych mężczyznach stereotypowo wychowanych, mamy tu klasykę takiego gatunku, gdzie stereotypowy mężczyzna, męski mężczyzna, żeby reprezentować męskie wartości, ma się nie mazgaić, czyli od razu rodzice i też czasem szkoła i wychowawcy dają jasny sygnał, że płacz jest nieakceptowalny, że wtedy jesteś nie sobą, jesteś niepełnowartościowym sobą. Jeśli płaczesz, jeśli okazujesz słabość, smutek, to jest to nieakceptowalne. Jeśli okazujesz radość, bo to jest ciekawe, jeśli okazujesz radość, to jesteś dziecinny. Bardzo często i u mężczyzn, i u kobiet akurat. Jeśli okazujesz radość, bezsprzeczne śmianie się z dowcipów o kiblowy humor, dowcip o bąkach, śmianie się z jakichś absolutnych głupot, to jesteś dziecinny. I jest to wyszydzane i też nie jesteś w pełni, nie dostępujesz w pełni zaszczytu do życia w poważnym społeczeństwie, do którego aspirujesz tak długo, no nie? Aspirujesz całe dorastanie. I nagle ktoś ci mówi, że nie rób tego, bo to dziecinne, bo to głupie jest. Tak robią dzieci. I w pewnym sensie tak, jakby
graj w głupie gry, odbieraj głupie nagrody. Jeśli robisz coś głupiego, to spodziewaj się głupiej nagrody. Tak, ale jest też ten aspekt radości, cieszenia się z takich prostych, drobnych rzeczy, którą ja osobiście odkrywam jako rodzic, już za chwilę sześciolatka, gdzie dzięki temu, że jestem rodzicem, sam w sobie odkrywam pokłady takiej nieskrępowanej głupoty, na którą czasem mam ochotę i nikt mnie nie wytrąci, nikt mi nie powie, że robię coś złego, bo bawię się świetnie. Ale jesteśmy zawstydzani i mamy niski kontakt, co? Z smutkiem, z radością, no bo zawstydzani jesteśmy w taki sposób. Mamy niski kontakt z odczuwaniem strachu, że mężczyzna nie może się bać. Co za mężczyzna, co się boi? Nie? To dygasz? Dygasz, Pała? No nie dygasz, tak? Jakby ten, kto się boi, jest słaby, miękki. Więc kolejna emocja, jedna z tych absolutnie podstawowych, która jest zawstydzana. Więc jak mamy takie, jak sobie te emocje wyobrazimy na takim diagramie, czy wyobrazimy sobie jak drzewo, to na etapie wychowania usycha nam gałąź smutku, usycha nam gałąź radości, usycha nam gałąź strachu, odczuwania strachu. Zostaje nam zaskoczenie, wstręt i złość. Chociaż jak wkraczasz w dorosłość i powiedzmy jesteś studentem i nagle wpadnie ci do ręki poradnik taki prosty, jakiś poradnik stoicki, absolutnie nie mówię, że jest to złe, ale stoicyzm dla takich osób, które mają niski kontakt z tymi pozostałymi emocjami, jest takim trochę fałszywym remedium, bo pokazuje, że można, prawda, radzić sobie też bez złości. Można radzić sobie bez złości, czy jakby neutralizować negatywne efekty tej złości, którą odczuwam. I to jest okej, jak najbardziej. Te postawy stoickie są przydatne, ale nie pomagają one w odzyskaniu kontaktu z pozostałymi emocjami. Nie? Czyli jakby trochę gasi pożar, ale nie rozwiązuje pierwotnego problemu, jakim jest kontakt z emocjami. I na to wszystko przychodzi nam coś takiego jak style emocjonalne, zaproponowane przez Richarda Davidsona. Nie chwytałbym się tego jako jakiejś absolutnej, totalnego wyznaczenia. To jest tylko jego jakaś interpretacja, jakiś jego sposób ujęcia, bardzo zgrabny. Do tego właśnie, po co to potrzebujemy? Do tego, żeby pracować sami ze sobą, autoterapeutycznie. No bo kończąc tylko ten wątek, jak szkodzimy sobie jeszcze jadąc na tej jednej emocji? My źle interpretujemy sytuację. I tu przykład bardzo często, który mi się przytrafiał przy obsłudze klienta, gdy klient po raz setny, zadaje to samo głupie pytanie. Ono z perspektywy klienta być może nie jest głupie. Dla mnie ono jest głupie, jest oczywiste, bo ono jest na przykład wypisane, nie wiem, na wielkimi kulfonami na stronie i generalnie ktoś, kto go nie zobaczył, no musi albo pójść do okulisty, albo coś się podziało nie tak. Ale czasem zdarza się, że na przykład przy obsłudze klienta źle się zinterpretuje intencje, odczytuje się wrogo intencje klienta, gdzie zadaje proste pytanie suchym językiem, czyli bez osładzania i nagle okazuje się, że masz ochotę sarkastycznie, złośliwie, bardzo agresywnie odpisać. I jak to zrobisz, to wtedy dopiero zaczyna się, ale jak to tak potraktowany zostałem i zdarzyły mi się takie sytuacje, zdarzyły mi się takie poważne wpadki. W szczególności w sytuacji, w której jadąc na tej monozłości, którą wielu mężczyzn non-stop odczuwa i ma taki problem, żeby się wyzbyć, gdy wcześniej o podobny wątek z kimś się kłóciłem, debatowałem, byłem w jakiejś zaognionej dyskusji i przeniosłem tą złość sobie, przetransportowałem sobie tą złość do pokrewnego tematu i już każda kolejna osoba, która napisze mi w temacie, już jest moim wrogiem, już jest osobą, która prosi się o werbalny w tym kontekście oklep. No, i tak nie powinno to wyglądać. To jest kontrproduktywne. Mam problem wtedy z interpretacją intencji. Przypisujemy te intencje wrogie innym osobom. No ale właśnie te takie sytuacje, gdzie powinniśmy stereotypowo odczuwać smutek, a odczuwamy złość.
albo powinniśmy być rozczarowani, a jesteśmy wściekli. Wszystkie konflikty w domu, i to chyba jest tutaj najważniejsze, wszystkie konflikty w domu kończą się awanturą. Impulsywną, agresywną awanturą na wielkim C. Nie ma innego sposobu rozwiązywania problemu, no bo mamy niski kontakt z pozostałymi emocjami. Pozostałe emocje wręcz stają się pewnym zagrożeniem. Stajemy się wręcz alergiczni na pozostałe emocje, bo powinniśmy tak naprawdę czuć rozczarowanie i powiedzieć partnerowi: słuchaj, no jestem rozczarowany, no, żałuję, że tego nie powiedziałem, czy to powiedziałem, bardzo mi przykro, ale po prostu jestem rozczarowany, po prostu czuję tą złość. No i chcę o tym porozmawiać, mieć kontakt z tymi emocjami, a skoro czuję tą złość, to jest mi też smutno. I czuję się bezsilny, jako mężczyzna. Ręka do góry. Kto usłyszał o mężczyźnie mówiącym, że czuje się bezsilny w jakiejś kryzysowej, trudnej sytuacji? Takie słowa mężczyźni najczęściej wypowiadają dopiero u terapeuty, że czuje się bezsilny, że czuje się bezradny. Powiedzieć to swojej żonie, że jesteś bezsilny, czy partnerce, że jesteś bezsilny, bezradny. Co więcej, no przecież jest stereotyp silnej kobiety, silnej, zaradnej. No ona nie może być właśnie bezsilna. Ona ma te cechy stereotypowo męskie reprezentuje. Czyli znowu na złości jedzie, wypiera smutek, wypiera przede wszystkim rzeczy, które są postrzegane jako słabe, więc nie może być bezsilna. Ona musi być zaradna. To, że jest złośliwa i sprytna i pokazuje to, rozszerzając konflikty do poziomów atomowych, to jest inna sprawa. No ale znowu mówimy o stereotypach, o pewnych uogólnieniach, ale jeśli widzisz w sobie i odczuwasz, to pomyśl sobie o stylach emocjonalnych. Mamy 6 tych stylów. Tak jak mówię, zaproponowanych przez Richarda Davidsona. Nie trzymajcie się tego jak świętej księgi, jak Biblii. To jest jakaś propozycja do autoterapeutycznej pracy. Więc pierwszy styl to jest styl odporności, takiej emocjonalnej. I on pokazuje to wszystko na osi i z jednej strony mamy osoby, które po kryzysie, w jakiejś trudnej sytuacji szybko odzyskują równowagę, a po drugiej stronie mamy osoby, które tej równowagi szybko nie odzyskują, czyli powoli regenerują się po jakimś kryzysie, a niektórzy po prostu, o, zdarzyło się, dobra, wzruszenie ramionami, przechodzimy dalej. No i teraz przy każdym z tych etapów zadamy sobie pytanie, czy to jestem ja? Czy ja w taki sposób reaguję na takie krytyczne sytuacje? Zaraz zobaczysz, po co to będziemy robić dokładnie, jakby w sensie, co z tym dalej zrobimy. Dalej mamy drugi styl, to jest styl takiego nastawienia, ogólnego nastawienia do życia, do ludzi, do zdarzeń, które się przytrafiają. No i mamy nastawienie takie pozytywne, przyjmujące, osoby, które traktują, że prawda, każda porażka jest nauczką. To są te osoby, które pozytywnie podchodzą do różnych kryzysów, czy też do różnych wyzwań. O, fajnie, coś nowego w życiu, czegoś się dowiem. A ktoś powie, no właśnie na drugiej osi spektrum mamy osoby, które zareagują negatywnie. O, cholera, no nie? Znowu jest dużo roboty, trzeba się będzie znowu wszystkiego nauczyć na nowo. Po co mi to było? Ale tutaj możesz na przykład już zobaczyć, bo mamy styl odporności, szybko odzyskuje równowagę, wolno odzyskuje równowagę. Później styl nastawienia. Pozytywnie na coś reaguje i negatywnie na kryzysowe sytuacje reaguje. I teraz jak dodasz sobie do tego tą emocję złości, pomyśl sobie, że osoba, która jedzie na tej emocji złości w stylu szybko odzyskuje równowagę, czy wolno odzyskuje równowagę, jeśli w zdarzeniu kryzysowym chcesz szybko odzyskać równowagę, to nie możesz się złościć. Jak się złościsz, to raczej już będziesz w stronie osoby, która wolno powraca do równowagi. Tak samo nastawienie. Jeśli jesteś agresywny, jeśli będziesz negatywnie nastawiony do czegoś, to będziesz epatował tą złością jeszcze bardziej. Będziesz klnął, będziesz złorzeczył na te rzeczy, które się przytrafiły, bądź też mogą przytrafić. Kolejny styl emocjonalny, trzeci, to jest styl intuicji społecznej. To znaczy, jak dobrze czujesz ludzi, czy jesteś i ich kontekst, w którym są, czy dobrze rozumiesz ich intencje, czy potrafisz się dostosować do towarzystwa w jakiś sposób. Właśnie, czy jesteś osobą zdezorientowaną. I to jest bardzo ważne w tym kontekście, o którym mówiłem przy obsłudze klienta na przykład, że osoba zdezorientowana będzie bardzo często, jeśli działa na tym trybie agresji, będzie bardzo często formułowała takie zdanie, że to nie moja wina, to wina ludzi, to ludzie są głupi. Ja nie jestem głupi, to ludzie są głupi, bo nie rozumieją mnie. Ja jestem inny.
to ludzie mnie nie rozumieją. Ten fakt wypierania tego, że być może we mnie jest problem, być może jest problem ze złością, być może jest problem z formułowaniem komunikatu, to schodzi na czwarty plan, bo jeśli mam intuicję społeczną płaską, nie rozumiem ludzi, nie rozumiem ich motywów, nie czuję ich za bardzo, to będę ich często obwiniał za to, że za krzywdy, które mi się dzieją, wypierał je. Za to osoba, która rozumie tych ludzi i będzie przyjmowała informacje zwrotne o nich, będzie potrafiła dobrze odczytać, co ma zrobić w danym momencie. Kolejny styl emocjonalny to jest styl samoświadomości. Czy mamy osobę, która jest właśnie wysoko samoświadoma, ma dobry wgląd w siebie, czy osoba, która ma styl bardzo mocno nieświadomy. I tutaj wprost oberwie się niektórym komentującym, niektórym widzom, bo jak łatwo przedstawić, jak łatwo w ogóle zobaczyć, czy ktoś reprezentuje styl samoświadomy, bądź też nieświadomy. I to łatwo widać po komentarzu, gdy próbuję coś wyjaśnić i wyjaśniam coś w filmie i większość osób rozumie to, ale rozumie to w moich filmach poradnikowych przez swój kontekst, przez swój pryzmat. Czyli ty na przykład słuchając tego, część osób, słuchając tego, będzie widziała siebie w różnych sytuacjach, odtwarzała pewne sytuacje. Ja będę, mówiąc pewne rzeczy, będę przypominał pewne, aha, ta osoba jest wysoko samoświadoma, ta osoba wolno się regeneruje, będziesz widział osoby w swoim otoczeniu, które reagują na przykład agresywnie na wysokim C albo reagują tylko smutkiem, jadą na takiej monoemocji. Będziesz to widzieć. To oznacza, że najpewniej masz dobry wgląd w siebie i w swoje otoczenie i obserwujesz to, czujesz te emocje i twój komentarz będzie adekwatny. A niska samoświadomość to będzie próba przerysowania i ataku, niedostrzeganie pewnych, oczywiście może być tak, że ten problem dzisiaj poruszany ciebie akurat nie dotyczy, czy dotyczy w jakimś tam małym stopniu. Może tak być, ale nie do tego stopnia, żeby to zaatakować, żeby to wykrzywić, żeby zrobić z tego jakiś złośliwy komentarz. To znaczy, że ty nie złapałeś tego, nie słuchałeś być może uważnie, albo nie masz takiego wglądu w siebie i tutaj gdzieś pojawia się na tym problem, że skoro nie masz wglądu, to nie do końca rozumiesz, więc postanawiasz to zaatakować. I to się często tak się to zamyka. Łatwo dzięki temu dostrzec, że ktoś ma znacznie niższy kontakt z tym, co odczuwa i tym, co słyszy. Nie ma tej korelacji, że słyszę to i od razu widzę w swojej głowie przykłady z życia swojego i z życia ludzi, którzy mnie otaczają najbliżej. No, to a propos stylu samoświadomości. No i mamy styl wrażliwości na kontekst, czyli osoby, które są dopasowane i rozumieją zasady wyznaczone przez innych w danym konkretnym momencie, potrafiące dostosować się do zasad społecznych, które obowiązują w danej sytuacji, czyli osoby, które w gościach zachowują się z szacunkiem, osoby, które nawet jeśli pewnych zasad nie wyznają, to potrafią zrobić krok w tył i nie atakować i tak dalej. No i są osoby niewrażliwe na kontekst, które nie potrafią się dostosować. Są zawsze nieprzejednane, zawsze muszą po swojemu wszystko robić. Koniec, kropka. I styl emocjonalny, styl uwagi. Czyli mówimy o osobie, która jest skupiona na konkretnych emocjach, na konkretnym odczuwaniu, na konkretnym przeżywaniu, na konkretnym wydarzeniu. I osoby nieskupione, osoby, które już bardzo szybko się rozpraszają, bardzo szybko rozchodzą się te emocje, one czasem wędrują w jakieś dziwne rejony. Osoby skupione potrafią się odciąć, a osoby nieskupione ciągle w kółko przypominają sobie i przeżywają w kółko, nie potrafią się odciąć, nie potrafią takiego wyraźnej linii czasowej, nie widzą. To jest tak, że osoba skupiona, może, ja często tak lubię o tym myśleć, że osoba skupiona ma dość wyraźną linię czasową, czyli teraz jest czas na smucenie się, ale pora jutro wrócić do pracy, więc trzeba się trochę odsmucić, trzeba troszeczkę dać sobie z tym radę, przejść do kolejnego etapu, potem po powrocie do pracy trzeba zająć się obowiązkami, a potem dopiero można się smucić. A osoba
która nie potrafi się skupić, nie potrafi trzymać uwagi, ona, to wszystko się namiesza. Trochę pracy, trochę smutku, zrobi się taki chaos, ciągle sobie będzie przypominała o tym i ciągle na powrót będzie te emocje przeżywała. I teraz w ten pryzmat tego wszystkiego wrzuć zacznij od najprostszych 6 emocji, które jeszcze raz przypomnę. Radość, smutek, złość, wstręt, strach i zaskoczenie. Jak sobie to wszystko nawrzucasz i jak to przeżywasz. Jak z tymi stylami to wszystko koreluje, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje, to zobaczysz, że to, że jesteś na przykład jednej monoemocji, złości albo smutku i identyfikujesz w sobie, i to jest pierwsze takie zadanie, jak w ogóle sobie z tym radzić, identyfikujesz w sobie, że z tych całej galerii emocji odczuwasz głównie złość. To jest tylko początek drogi, bo też jest właśnie 6 stylów działania, czyli 6 rodzajów reagowania na kryzysowe wydarzenia. I teraz odpowiedz sobie na pytanie, jak najczęściej reaguję? Jaki jest mój najczęstszy styl w sytuacjach, które mnie dociskają, stresują? Co najczęściej się przytrafia? Czy najczęściej są awantury? Czy najczęściej ja się wycofuję i idę płakać w poduszkę i złościć się? Czy najczęściej zaciskam zęby i idę dalej? No więc odpowiedz sobie na to pytanie. To jest jakby pierwsza rzecz, żeby to zmienić. Druga rzecz, no bo sama świadomość tego jeszcze problemu nie rozwiązuje, trzeba poszukać nowego odcienia emocji. Bo właśnie chodzi o to, że my emocje pojawiają się u nas samoistnie. Nie mamy zupełnie nad tym kontroli. Jeśli mamy poczuć wstręt, poczujemy wstręt. Jeśli mamy poczuć złość, poczujemy tą złość. Ona się sama pojawia. Koniec, kropka. Nie ma dyskusji. Nie mamy nad nią żadnej kontroli. Nie mamy kontroli też nad tym, że ona nas ogarnia i pojawiają się na naszej głowie myśli związane z tym. Mamy jedynie kontrolę nad naszą reakcją. Ale to nie chodzi o to, żeby kompletnie zahamować emocje. Czyli właśnie to nie chodzi o to, żeby zrobić takie stoickie ścianę. Tak, zatrzymać się zupełnie w miejscu, zdusić to w sobie i skisić. To nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby obok tej emocji, która się pojawia, poszukać czegoś innego. Stąd właśnie ta przydatność tych stylów działania. Bo obok tego, że my reagujemy pewną złością, no to możemy mieć tak czy inaczej nastawienie pozytywne albo negatywne. Możemy chcieć mimo wszystko szybko odzyskać równowagę, a wolno odzyskujemy równowagę. Może się okazać, że złościmy się, bo mamy słabą intuicję społeczną i nie rozumiemy ludzi. I złościmy się na to, że nie rozumiemy ludzi. I sam fakt, że nie rozumiemy ludzi i się na nich złościmy, jest takim autoironicznym przypomnieniem, no ale to sam z siebie to wywołujesz, bo ich nie rozumiesz. No to może spróbuj ich zrozumieć. Może podejmij jakiś jeden, choćby mikrokroczek, żeby odrobinkę ich zrozumieć. Ta złość może trochę spadnie. Może przekujesz to w inną emocję, w zdziwienie, zdumienie. Jak ci ludzie tak mogą? I już masz inną emocję. Jak ci ludzie tak mogą? Możesz zobaczyć, że masz niski kontakt ze sobą. Masz złość, odczuwasz tą złość bardzo, bardzo silnie, ale właśnie dlatego, że nie widzisz, że pod tą złością jest rozczarowanie skryte. Że są jakieś wypierane emocje, że to jest tak naprawdę smutek, że ty pewnych rzeczy nie chcesz. No nie? Że na przykład od paru lat dowozisz dziecko do przedszkola, a chciałbyś tak naprawdę nie dowozić tego dziecka do przedszkola. Wolałbyś, żeby partner to zrobił, ale nie wiesz, jak to zaproponować, bo jesteś zakleszczony w jakiejś dziwnej relacji, gdzie to ty jesteś na przykład w związku kierowcą, albo to ty jesteś osobą, która, nie wiem, zarabia pieniądze, a druga osoba, nie wiem, ma pracować w domu. Może chciałbyś na odwrót i nawet nie wiesz, jak o tym porozmawiać, bo nie masz kontaktu i złościsz się na kogoś na drodze, bo nosisz w sobie tą złość. To jest zupełnie nieuzasadnione, ale masz niski kontakt z tymi swoimi przemyśleniami, nieodpakowanymi w żadnej sytuacji, w żadnym kontekście. I może czas, żeby odpakować. No nie? I zamiast złościć się na kogoś, może pozłościć się trochę, no gdybym zrobił to i to, pozłość się na kogoś, nie wiem, gdyby ojciec mnie posłał na... Rozumiesz, przekieruj trochę emocji, poszukaj w tych emocjach. To nie chodzi o to, żeby od razu niwelować emocję, która jest odbierana jako negatywna, źle odbierana przez ciebie, niechciana. To nie chodzi o to, żeby ją natychmiast zablokować, tylko żeby poszukać w ramach tej galerii, która jest dostępna, odcieni i stylów działania, poszukać czegoś nowego
i nowego sposobu reakcji, który będzie bardziej produktywny, który będzie znacznie dla ciebie lepszy. Jak popatrzymy się na emocje, to możemy sobie rozbić te emocje, no nie, na różne odcienia. Bo jeśli radość mamy, no to przecież radość możemy odczuwać w formie dumy z czegoś. Możemy być dumni, nie? To może być na przykład twój sposób przeżywania radości, że ty jesteś z czegoś dumny, bo duma nie jest dziecinna. Ja powiedziałem wcześniej, że ten stereotyp radości, że cieszenie się takie z głupich rzeczy jest dziecinne. Ale przecież jak powiesz, że nie cieszysz się głupio, tylko jesteś dumny, że zrobiłeś głupią rzecz, ale jesteś dumny, to z dumy nie ma jak się uśmiać. No to jest też jakiś odcień radości, że odczuwasz rozbawienie, że odczuwasz akceptację. Akceptacja też jest jakąś formą radości, takiego spełnienia, wypełnienia. Przez pewność siebie radość się wyraża. Czy przez ogólnie spokój w życiu. No, choćby na smutek. No nie, smutek też ma swoje odcienie. Smutek wyraża się nie tylko w tym, że jest nam smutno, ale jesteśmy samotni. Jesteśmy w kropce. Popadliśmy w totalną apatię. Odczuwamy poczucie winy. Jesteśmy czymś znudzeni. To też są pewne odcienia, no nie, smutku. I teraz, jeśli ty jesteś smutny i całe życie miałeś kodowane, że facet nie może być smutny, przecież jak to smutny facet, nie może być beksą, ale wystarczy, że czujesz się samotny. Zdefiniuj to trochę lepiej, bardziej precyzyjnie. No nie, i to już jest... To jest bardziej, mniej kłopotliwe. To nie jest tak, że jesteś sam smutny z siebie, a będziesz życzyć jak stereotypowa baba, tylko ty jesteś samotny. Więc poszukaj tego u siebie. Poszukaj tego odcienia. A złość? Złość też ma odcienie. Mówiłem o tych odcieniach wielokrotnie, ale wściekłość, frustracja. Są dwie różne rzeczy. Zazdrość. Możesz czuć o coś, być zazdrosny. Możesz być bojowo nastawiony do czegoś, albo być po prostu poirytowany na siebie, na kogoś innego, na zewnątrz, wewnątrz. Wstręt tak samo. To jest albo dezaprobata. Może być rozczarowanie. Możesz być oburzony na coś przecież. Oburzenie też jest jakąś tam formą takiego wstrętu, połączonego trochę ze złością. Możesz przekierowywać tę złość na oburzenie właśnie, na rozczarowanie. Rozczarowanie jest takim ważnym słowem, które gdzieś w takich intymnych relacjach może się pojawić. Możesz odkryć, że to, co odczuwasz, to jest po prostu rozczarowanie. A skoro to jest rozczarowanie, skoro to nazwałeś, to możesz raz przekierowywać tę emocję. No ja tak, jestem rozczarowany tym wszystkim, ale możesz później o tym rozmawiać, możesz odpakowywać te rzeczy, które gdzieś się tam skryły w tobie. A strach to nie tylko po prostu lęk, ale to też zmartwienie, zamartwianie się. Jeśli twoja partnerka czy twój partner ciągle mówi, że coś jest niezrobione, że atakuje cię w domu, że ciągle coś chce, to może nie jest tak, że ona czy on chodzi ciągle i na złości idzie w tobie i ciągle jest bojowy i ofensywna, czy ofensywny. Tylko być może on się zamartwia. Jeśli ty ciągle napominasz swojego partnera, to być może nie jest to twoja bojowość, jakieś takie wrogie nastawienie, negatywne nastawienie. Wracamy do stylów emocjonalnych. Tylko to jest twój sposób zamartwiania się o przyszłość relacji, o przyszłość związku, o drugą osobę, że popada w jakąś, nie wiem, rutynę, marazm, jakąś beznadzieję. No. I popatrz, jak ja to zdefiniowałem trochę inaczej, trochę podpakowywałem te takie odcienie, to wiele problemów w życiu można przejrzeć właśnie z tych pryzmatów. No bo jeszcze zaskoczenie ma tych odcieni, na przykład zdumienie, szok. Ja mogę być zamiast wkurzony, zdumiony czy zszokowany. Jak ci ludzie mogą być tacy głupi, no nie? Jak ci kierowcy mogą, jak oni w ogóle dostali to prawo jazdy? I mogę być zdumiony, nie muszę być zezłuszczony. Mogę być zdumiony, mogę przekierowywać na drugą, najbliższą emocję, tą moją wściekłość. Zdumiony mogę być na partnera, jak ten mój partner tyle lat, prawda, przeżył sam. Mogę być zdumiony na swojego nauczyciela, kolegę, zamiast zezłuszczony. Mogę próbować odnajdywać inne odcienie różnych emocji, które być może w danym momencie będą bardziej produktywne, a już na pewno nie będą nam szkodzić i nie będą takim stoickim postawieniem ściany, że my tą emocję trochę stłumiamy w sobie. Reagujemy właśnie stoicko. No, oczywiście stoicka mądrość jest znacznie głębsza i to nie jest tak, że ja nie rekomenduję jej.
Tylko w tym kontekście, w którym mówimy, są lepsze, czy powiedzmy ciekawsze autoterapeutyczne metody, gdzie zamiast gasić pewien pożar, ale nie rozwiązywać problemu u głębi, my sami, pracując sami ze sobą, odpakowujemy całą galerię emocji. Stajemy się bardziej wrażliwi i otwarci na to, co do nas sprowadza świat. No po prostu jesteśmy, jeśli jesteś na monodiecie emocjonalnej, to powinieneś się otworzyć na pozostałe emocje, żeby one cię nie przerażały, żeby one cię nie przejmowały, żeby one nie przejmowały kontroli nad tobą, żeby one były dla ciebie codziennością, żebyś potrafił zareagować. Kiedy ktoś wyraża te inne emocje niż twój monotemat, żeby cię to nie przerażało, żebyś nie uciekał, żebyś nie reagował tą swoją jednym schematem odpowiedzi, bo tak w taki upośledzony trochę sposób później wędrujemy przez życie nieproduktywnie, z bólem. No i po to tu jesteśmy, żeby na lepsze się zmieniać, żeby uczestniczyć w dobrej zmianie. Więc życzę ci tej zmiany, życzę ci lepszego kontaktu z sobą, życzę ci wyjścia z takiego monotematu emocji i odkrycia w sobie większej galerii, bawienia się tą galerią, bawienia się tymi stylami emocjonalnymi, pracy z sobą, odkrycia, co najczęściej, jaki styl najczęściej ty reprezentujesz, jaką monoemocję gdzieś tam w sobie pielęgnujesz i chowasz, i odkrycie całej pozostałej galerii, bo to na pewno będzie dla ciebie dobra zmiana. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku podcastu. Cześć!